Siemacie, z tej strony Base Driver. Witam Was w tych bardzo miłych okolicznościach przyrody. Wakacje się skończyły, mamy już wrzesień, więc warto wykorzystać ostatnie podrygi pięknej pogody, żeby wyskoczyć w ładne miejsce i przy okazji pojeździć sobie czymś, no może niekoniecznie ładnym. Wartburg 353 pojawił się w 1966 roku jako następca modelu 312, będącego z kolei rozwinięciem 311. Z początku nosił on nazwę 1000, a w NRD-ówku określany był jako Der Neue 1000, by odróżnić go od poprzednika, który sprzedawany był także pod taką nazwą. Nowy model nie był tak finezyjnie zaprojektowany jak seria 311-312, ale jego kanciaste kształty w drugiej połowie lat 60. były dużo bardziej nowoczesne od barokowych obłości poprzednich Wartburgów. Mechanicznie jednak było to samo co 312. Kanciaste nadwozie oparte było na tej samej ramie i zawieszeniu, a pod maską siedział ten sam dwusuwowy silnik. Tak naprawdę w znacznej mierze były to założenia konstrukcyjne opracowane jeszcze przed wojną i stosowane w dekawkach, a tuż po wojnie w modelu IFA F9, będącym zasadniczo dokładną kopią DKW F89. Dlaczego tak się stało, to jednak temat na osobną opowieść. Wróćmy do samego Wartburga. Model 353 już w momencie debiutu dość przestarzały mechanicznie, produkowany był aż do 1989 roku, gdy potwornie starzała była również jego stylistyka, zaś dwusuwowy silnik był zwyczajnym obciachem. Po drodze przeprowadzono kilka modernizacji, m.in. podniesiono nieco moc silnika, ale jak to w krajach z centralnie sterowaną gospodarką, większość polegała głównie na nieudolnym pudrowaniu truchła i maksymalnym potanianiu produkcji. W ostatnim rozpaczliwym podrygu koncern IFA dogadał się z Volkswagenem, dzięki czemu do Wartburga trafił silnik 1.3 z Golfa 2. Tyle, że pod spodem wciąż siedziała rama nośna, a hamulce nadal nie miały wspomagania. Ja natomiast jeździłem modelem 353S, czyli ostatnią iteracją dwusuwa i to egzemplarzem z przedostatniego roku produkcji. Wartburg jest zrobiony z bardzo specyficznej blachy, która wydaje bardzo specyficzne dźwięki. Posłuchajcie. Zdecydowanie najlepszy dźwięk wydaje bagażnik. Ale drzwi też są niezłe. Te jeszcze bardziej. To skoro sobie postukaliśmy, to zajrzymy do wnętrza. O, DDR-ek, pełno gębo. Łop. No dobra, co my tu mamy? Zacznijmy od tego, że jest bardzo przaśnie. To nie wygląda jak rok 88, raczej 78, a wręcz rzekłbym, że 72. No ale trudno. Takie były realia w krajach komunistycznych, więc takiemu Jurgenowi z NRD-ówka musiał wystarczyć prędkościomierz, kilka, jak widać, kontrolek. Tutaj jest ekonomizer, czyli pokazuje, ile spalamy w danej chwili paliwa. No i tutaj mamy wskaźnik paliwa, czyli ile mieszanki jest w baku. No i rzecz jasna, temperatura cieszy chłodzącej i tyle musiało wystarczyć. Poza tym mamy taki piękny pseudofornirek, to jest tak naprawdę naklejka, czyli jeszcze piękniej niż jest w meblościankach. Radio, jako że nie było lepszego miejsca, no to jest tu. Podobno zazwyczaj bywało tutaj, ale jest tutaj. Nie wiem czemu, trudno. A tu na drzwiach sklejka. Autentyczna, piękna sklejka, przy czym nie jest ona tutaj fabryczna. Fabrycznie była taka derma, jak jest z tyłu, a tutaj widocznie się zużyła, więc poprzedni właściciel sobie taką piękną sklejeczkę zapodał w samochodzie z 88 roku. Tutaj widać przepiękną jakość wykonania tego pojazdu. Tutaj coś się odkleiło, tutaj no jeszcze nie popękało, ale generalnie widać, jak jest wspaniale zmontowane i z jakich cudownych plastików. Tutaj jest panel NRD-owskiej klimy, czyli włączenie i wyłączenie dmuchawy, no i kierunek i temperatura nawiewu. No i ktoś sobie zrobił cup holdera. Nie wiem, czy za niefabryczny cup holder należy się klocek. Ja bym dał. No i tutaj włącza się światła takim o pipsztyczkiem. Oraz, uwaga, jak w Porsche. Stacyjka po lewej stronie. A dlaczego? Otóż dlatego, że we wcześniejszych wersjach mieliśmy po prawej
wajchę przy kierownicy. Chodzi mi oczywiście o dźwignię zmiany biegów. No niestety w modelu S, czyli tym najpóźniejszym dwusuwie, powędrowała ona tutaj. Co prawda właścicielowi odpowiada to, ale ja uważam, że w Wartburgu zdecydowanie powinna być przekierza. Tym bardziej, że ta jest umieszczona dosyć nisko i gdy chcemy wrzucić jedynkę lub trójkę, to odrywamy plecy od oparcia, a w przypadku wachlowania wajchą przekierze, no to tego problemu nie było. Z przełączników tutaj włącza się wycieraczki, a żeby włączyć spieprzkiwacz, to się przyciska. Ten żółty pipsztyczek natomiast włącza światła przeciwgłowe. Ten pipsztyczek z kolei ma dwie funkcje. Do tego musimy włączyć sobie zapłon. O. Więc tak, jeżeli jest w środkowej pozycji, to wyłącza podświetlenie zegarów, czyli w zasadzie robi nam night panel, a jeżeli przesuniemy go w prawo, to pokazuje, czy działa kontrolka hamulców, czyli kontrolka kontrolki. No wiadomo, jeżeli chodzi o jakość komunistycznych produktów, no to lepiej było wyposażyć się w coś, co pokaże nam, czy dana ważna funkcja akurat działa. Tu zaś włączamy sobie światła awaryjne. Podejrzewam, że w tego typu samochodzie mogą się dość często przydawać. Chociaż nie, tak naprawdę Wartburgi, tak już serio mówiąc, miały całkiem niezłą opinię i chyba nie psuły się aż tak często. Tutaj mamy dźwignię od tak zwanego wolnego koła. Jest to bardzo istotny wynalazek w dwusuwach, dlatego że ze względu na ich konstrukcję, gdzie olej miesza się z benzyną i tak się smaruje, nie można w nich hamować silnikiem, gdyż grozi to zatarciem. No i jeżeli po prostu chcemy toczyć się, to włączamy sobie to wolne koło i dzięki niemu można tutaj nawet przełączać biegi bez użycia sprzęgła. Oczywiście w klasycznym grzybowozie, którym od dawna jest Wartburg, nie mogło się obyć bez takich bardzo pięknych pokrowców na siedzenia. To jest taki sztuczny, można powiedzieć, baranek czy tam owieczka. No a pod spodem mamy, wiadomo, dermę i taką stylową, brązową tkaninę w paski, która jest zdecydowanie żywcem wyciągnięta z lat 70. W Wartburgu przede wszystkim jest całkiem sporo miejsca, wręcz zaskakująco dużo jak na stosunkowo niewielki samochód. No wtedy był on zaliczany, no może nie do klasy średniej, ale do, powiedzmy, kompaktów. W krajach słusznie minionego reżimu był produktem niemalże luksusowym. No i tego miejsca za kierownicą jest naprawdę mnóstwo. Nad głową jest sporo, powiedzmy, że człowiek 10 cm wyższy ode mnie będzie mógł już tutaj odczuwać pewien niedostatek, ale ja przy swoim wzroście 1,78 m, który jak ostatnio sprawdzałem jest dokładnie średnim wzrostem spośród całej męskiej populacji w Polsce w tej chwili, czuję się tutaj naprawdę swobodnie. Jeszcze więcej miejsca jest na nogi, a sporą zasługę ma tutaj fakt, że podłoga jest całkowicie płaska. Wynika to, no, choćby właśnie z ramowej konstrukcji Wartburga, ale na przykład Trabant, który miał nadwozie samonośne, też miał płaską podłogę. Najciekawsze jest to, że mimo braku dedykowanej podpórki pod lewą stopę, można ją tutaj całkiem, w sensie stopę, a nie podpórkę, całkiem wygodnie oprzeć, dlatego że nadkole nie wnika zanadto do kabiny, a kąt, pod jakim jest ustawione, pozwala tutaj zamieścić podeszwę zupełnie komfortowo. Noga wtedy jest lekko zgięta pod takim bardzo wygodnym kątem i generalnie można jechać nawet dość daleko. Jeżeli chodzi o samą pozycję za kierownicą, no to jest ona dosyć oldschoolowa, ale powiedziałbym, że jest lepsza niż chociażby w ekskrementach motoryzacyjnych z FSO. Przede wszystkim nie mamy tutaj tej sytuacji, gdzie trzeba daleko wyciągać ręce albo podkurczać nogi pod samą szyję, tak więc można tutaj usiąść stosunkowo wygodnie. Idealnie nie jest, bo kierownica jest przesunięta względem fotela odrobinę w prawo, ale też nie ma takiego dramatu jak w Trabancie. No, pedały też są trochę przesunięte, ale tak samo w Trabancie jest pod tym względem jeszcze gorzej. Jeżeli chodzi o siedzenia, są one zaskakująco wygodne, bardzo miękkie, może wręcz za miękkie, dlatego że jak siada się w takim fotelu, to jest bardzo przyjemnie, ale podejrzewam, że po dłuższym czasie, w jakiejś dłuższej trasie, mogłoby to zacząć być troszeczkę męczące. Natomiast generalnie miejsce pracy kierowcy w Wartburgu, poza umiarkowanymi dosyć wrażeniami estetycznymi, jest całkiem akceptowalne.
Z tyłu też jest całkiem wygodnie. Jest bardzo dużo miejsca na głowę, więcej niż z przodu tak naprawdę, dlatego że ta kanapa zapada się dosyć głęboko. Na nogi trochę mniej, ale powiedzmy, że akceptowalnie. Natomiast problemem jest bardzo nisko kończące się oparcie tylnej kanapy. I jest ono tak wyprofilowane, że jego górna część wyżyna się akurat pod łopatkami. No więc nie jest to najwygodniejsze. Ale podejrzewam, że jest to kwestia wysiedzenia i w nowszym Wartburgu było troszeczkę bardziej komfortowo pod tym względem. Tak czy inaczej, z przodu jest według mnie lepiej niż z tyłu, ale i tak Wartburgi często wykorzystywało się u nas jako taksówki i dawały radę. Zawsze bawiła mnie ta śmieszna klameczka z taką półokrągłą, można powiedzieć, prowadnicą. Żeby ją otworzyć, to trzeba najpierw to troszeczkę wyciągnąć i dopiero wtedy pociągnąć. O! No właśnie, podobnie jak w Peugeotie 403, wyjęty grzybek to są zablokowane drzwi, a wciśnięty to otwarte, ponieważ tak. Dobra, to teraz zajrzyjmy sobie do kuferka. Te zawiesy co prawda troszeczkę wnikają do środka, ale nie aż tak brutalnie jak w nowych samochodach. Bagażnik jest bardzo duży, bardzo głęboki. Na szerokość troszeczkę ogranicza go to koło zapasowe, ale zaraz zobaczymy, czy bas wejdzie do środka. Mamy usztywniony pokrowiec, no i ładujemy. Generalnie, gdyby nie to koło, to wchodziłby na zupełnym luzaku. No niestety, w tego typu samochodach zapas raczej stał z boku. Ewentualnie można byłoby go położyć na dole, ale wtedy nie byłby przytwierdzony. Natomiast sam kufer jest naprawdę ogromny, a pamiętajmy, że była jeszcze wersja kombi nazwana Tourist, gdzie no powiedzmy na szerokość i głębokość do tej linii było tyle samo, ale była jeszcze nadbudówka i można było ładować po dach. Tyle, że nie należało Wartburga przeładowywać. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Jak zapewne większość z Was wie, Wartburg był na ramie. A wiadomo, no, co jest na ramie, to się nie złamie, prawda? Otóż nieprawda. Rzecz w tym, że rama w Wartburgu o kształcie zwanym brzuchem ryby, zresztą był on bardzo podobny do tego, który był w Syrenie, a wcześniej w Dekawkach i tak dalej, kończyła się tu, na tylnej osi. Dalej nie było już nic, ten bagażnik sobie wisiał. Tak więc jeżeli na przykład pan Wiesław, czy raczej pan Helmut z jakiejś wsi w Enerdówku chciał załadować świniaka do bagażnika, to ten bagażnik robi mu ui i było w zasadzie po temacie. Z tego samego powodu Wartburg jest bardzo wrażliwy na najechania na tył. Wystarczy małe puknięcie i tak naprawdę wszystko składa się jak domek z kart. I właśnie dlatego, żeby zamocować hak do Wartburga, należy zastosować taki z bardzo, bardzo długą rurą, bo mocuje się właśnie do ramy. Inaczej po prostu wyrwalibyśmy cały tył. Wartburg był jedną z ostatnich, jeśli nie ostatnią osobówką o konstrukcji ramowej w Europie, natomiast miał przynajmniej w pełni niezależne zawieszenie przy wszystkich kołach, a do tego było ono bardzo miękkie. Zobaczcie. Miękki i wysoki zawias oznacza, że ten samochód jest naprawdę fajny na typowo socjalistyczne drogi, czyli no takie nie bardzo. Tutaj mamy lizaka do zatrzymywania niepoprawnie jadących kierowców, a tutaj jest dźwigienka do otwierania pokrywy silnika, jak to się prawidłowo mówi, ale nikt normalny tak nie mówi poza instruktorami. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy dwusuwa Zweitakt. Ein Liter Dreizylinder Zweitakt, czyli jednolitrowy, trzycylindrowy silnik dwusuwowy. Moc 50 koni mechanicznych, moment obrotowy całe 100 Nm, czyli jak na jednolitrówkę z tamtych lat, to jest to zupełnie niezły wynik. Oczywiście, jako że jest to dwusuw, czyli silnik, który z samego swojego założenia konstrukcyjnego nie posiada rozrządu, to mamy tutaj całe
7 ruchomych części. W Trabancie było 5. Jest taka ciekawocha, że przez pewien czas Wartburga sprzedawano w Anglii. Nazywał się tam Wartburg Knight. Tak naprawdę czytali to Wartburg Knight. I pewnie troszeczkę mieli bekę z tej nazwy, bo po pierwsze rycerz do dwusuwowego pierdzipudła pasuje jak świni siodło. Po drugie Wart po angielsku oznacza brodawkę, tudzież kurzajkę, więc samochód, który nazywał się Kurzajkogród Rycerz albo Rycerz z Kurzajkogrodu, musiał być naprawdę bardzo poważany wśród synów Albionu. Tak czy inaczej, po pewnym czasie Angole wprowadzili zakaz sprzedaży cwajtaktów i jak sobie poradzili z tym panowie z Enerdówka? Otóż dogadali się z towarzyszami, bo towarzysze jak najbardziej jest tutaj uzasadnionym określeniem, dlatego że panowie ze związków zawodowych przede wszystkim mieli mocno komunistyczne skłonności. Tak więc dogadali się z towarzyszami z BMC i zaczęli do rycerza z Kurzajkogrodu ładować silnik równie pięknego, jeśli nie jeszcze piękniejszego, Morrisa Mariny. No to palem dziada. Uwielbiam zapach dwusuwa wczesnym wieczorem. Pierwsze wrażenie z jazdy Wartburgiem jest takie, że wydaje się, jakbyśmy prowadzili samochód, który jest nieco większy niż w rzeczywistości jest. Poza tym to zawieszenie naprawdę daje radę. Jedziemy teraz taką drogą gruntową, dosyć nierówną i tych nierówności praktycznie w ogóle tutaj nie czuć. Oczywiście to mięciutkie zawieszenie w połączeniu z ramową konstrukcją ma swoją cenę i Wartburg mocno przechyla się w zakrętach. Ale nie jest to samochód do sportu. Do tego używany był raczej Trabant. Wartburga jednak prowadzi się niezbyt pewnie. On trochę lata na boki, zawieszenie jest dość chybotliwe, ale mimo wszystko jest zupełnie cywilizowany, dużo bardziej cywilizowany od Trabanta, do którego, jak już mówiłem w trakcie filmu o nim, mam przecież bardzo duży sentyment. Jedyne, co mi się tutaj naprawdę nie podoba, to po pierwsze bardzo ciężko chodzący pedał sprzęgła, po drugie fatalnie pracująca dźwignia zmiany biegów. Myślę, że ta przy kierownicy chodziła dużo lepiej. I po trzecie absolutnie beznadziejne hamulce. Inna rzecz, że tutaj do zrobienia są regulatory i ponoć po ich ogarnięciu będzie dużo lepiej. No mam taką nadzieję. Osiągi nie są powalające. Tutaj niby jest 100 Nm, co na niewielki, lekki dosyć samochód jest niezłą wartością, ale w ogóle ich tutaj nie czuć. Trzeba naprawdę kręcić ten sprzęt, żeby w ogóle chciał jakkolwiek jechać. Tak naprawdę jak mocniej wciśniemy pedał gazu, to rosną tylko wskazania na ekonomizerze. No i hałas oczywiście, a prędkość to tak nie bardzo. Ale jak już mówiłem, jest to samochód do zdecydowanie spokojnej jazdy. On lepiej się czuje przy takich prędkościach spacerowych, kiedy może pokazać, jak to jego zawieszenie fajnie pracuje. To jest samochód dla statecznego człowieka, dla starszego pana lekarza, bo za komuny podobno głównie lekarze jeżdżili Wartburgami. Słowem dla takiego to grzyba. Zwrotność Wartburga jest, powiedzmy, znośna, nie jest najgorsza. Właściciel mówił, że jest kiepska, ale generalnie okazuje się, że jest po prostu znośna. Kierownica chodzi dosyć ciężko, nie przerażająco ciężko, ale powiedzmy przy prędkościach parkingowych trzeba troszeczkę się z nią namachać, ale za to przy manewrowaniu pomaga oczywiście bardzo dobra widoczność we wszystkie strony. Ze śmiesznostek mamy tutaj nieodbijający kierunkowskaz. Zresztą podobna cecha jest w wielu starych samochodach. Dobra, więc kochani, tutaj mamy olej o aromacie truskawkowym, a tutaj mamy butelkę po napoju gazowanym, chłodzącym i w ten sposób będziemy sobie robić mieszankę. Odkręcamy jedną z tych zakrętek, obojętne tak naprawdę którą, bo i z jednej i z drugiej poleje się ten truskawkowy preparat. Butelczyna. I tutaj mamy 250 ml, co wychodzi tak mniej więcej 1 do 40. Tak powinna wyglądać mieszanka oleju z benzyną
w Dwusuwie. O, na zdrowie. Tutaj już wstępnie było odkręcone, bo to jest na kluczyk. I wlewamy. Schłeptał, aż mu pociekło. Jako że Wartburg nie posiada gniazd zaworowych, to fakt lania bezołowiowej nie robi mu żadnej różnicy. Lejemy dyszkę. Jest równo. Przyjął. Zakręcamy. Robimy zakluk. I gotowe. Wartburg napojony. Zasadniczo Wartburg z końcówki produkcji okazuje się zaskakująco cywilizowanym sprzętem. Wiadomo, coś takiego w roku 88, no to już było muzeum i tak naprawdę to był trochę obciach, że robili coś tak archaicznego tak długo. Ale jeździ się tym zupełnie przyjemnie tak naprawdę. Jest bardzo wygodny. Prowadzi się go w sposób całkowicie cywilizowany. Gdyby nie niedostatki ergonomii, nędzna jakość wykonania wnętrza i takie cechy jak chociażby właśnie te beznadziejne hamulce albo no, silnik, który już zupełnie nie przystawał do swoich czasów, to tak naprawdę nie było dramatu. A dziś Wartburg jest po prostu fajnym, hobbystycznym gratem. Tyle, że ja wolałbym jednak wajchę przy kierownicy. Więcej graciarskości w graciarskości. I to tyle w temacie Wartburga 353. To bardzo niejednoznaczny grat. Zaskakująco fajnie jeżdżący jak na coś tak archaicznego, a jednocześnie porażający tuż przed wojennymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które w 88 roku były już w zasadzie groteskowe. Ale między innymi dzięki temu dziś może służyć jako pocieszny sprzęt do zabawy, gdyż jeździ zupełnie inaczej niż cokolwiek bardziej pasującego konstrukcyjnie do przedostatniej dekady XX wieku. Niestety polska populacja Wartburgów została dość konkretnie przetrzebiona przez pewnego podwarszawskiego konesera. Tymczasem wbijajcie na moją fejsową grupę dyskusyjną, fanpage'a, insta i stronę www.bassdriver.pl, na którą niedawno po długiej przerwie wjechał nowy mix. Zaś, jeżeli ktoś chce postawić mi kufel mixolu, również na mojego Patronite'a. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki ogromne i do najbliższego.